to jest taki no, wstępny plan pracy. Przejdźmy więc do pierwszego wątku, jakim jest identyfikacja tego naszego lokalnego kontekstu. Tutaj jako zobrazowanie tego rzuciłem mapę Lublina, która ma nam pozwolić, znaleźć obszary, na których będziemy się skupiać w zależności od tematu zagadnienia, któremu chcemy się poświęcić. Można to zrobić oczywiście z młodzieżą po prostu w wersji takiej analogowej, pochylić się nad papierową mapą i zrobić taką burzę mózgów, zdiagnozować najpierw potrzeby, które będziemy chcieli, które musimy po prostu zgłębić, żeby przejść do działania, które będziemy realizować w ramach projektu. Najlepiej jednak pracować w wersji na mapie Google'a, która jest łatwo dostępna, która pozwoli nam też osobom, które nie uczestniczą w spotkaniu, zajrzeć później. Jest to praca po prostu dostępna z każdego miejsca, więc mapa Google'a z naniesionymi notatkami na nią będzie nam bardzo pomocna na każdym etapie naszej późniejszej pracy, będzie łatwo do tego wrócić. Zachęcam też, w momencie kiedy już diagnozujemy ten nasz lokalny kontekst, takie notatki, proponuję tutaj wypisać w formie tabeli to, czym dysponujemy na tym wstępnym etapie, co nam bardzo szybko pokaże, czego nam brakuje. Takim dobrym i profesjonalnym i myślę, że przez część z Państwa znanym narzędziem jest analiza słabych, mocnych stron, szans i zagrożeń, tak zwana analiza SWOT. Jednym z załączników dołączonych tutaj na webinarium jest właśnie taka mapa. Tutaj właśnie się wczytuje. Ona nam pokaże właśnie te pozytywne i negatywne aspekty, a także te argumenty wewnętrzne, czyli w naszej grupie młodzieżowej czy w szkole, na tym etapie jeszcze przed rozpoznaniem i poszukiwaniem sojuszników, pozwoli bardzo profesjonalnie przygotować późniejszą ofertę współpracy z poszczególnymi zdiagnozowanymi już sojusznikami. I także te aspekty zewnętrzne, czyli wynikające z lokalnego kontekstu. Jakie mamy lokalne szanse, z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać i w jaki sposób możemy te zagrożenia zmniejszyć czy też eliminować. Także bardzo polecam, jeśli ktoś z Państwa z tego narzędzia jeszcze nie korzystał, to bardzo ułatwia pracę. Będę też wdzięczny za informacje na czacie, czy Państwo analizę SWOT w ramach swojego projektu, w ramach Młodego Obywatela przeprowadzali. Czy uważacie, że to narzędzie może być przydatne? O, świetnie, tu widzę, pojawiają się głosy pozytywne. Przeprowadzenie takiej identyfikacji lokalnego kontekstu i zrobienie analizy SWOT pozwoli nam stworzenie oferty współpracy. Nie musi być to przynajmniej na początku, jeśli są to lokalni sojusznicy, bardzo profesjonalny dokument. Ważne, żeby oferta współpracy przedstawiała sobą taki spójny i prosty przekaz. To może być nawet w formie dłuższej notatki, z którą pójdziemy na spotkanie z potencjalnym sojusznikiem po umówionej rozmowie. Ta oferta współpracy powinna w
pewnym stopniu oddawać nasz charakter. Nie silmy się na udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. Niech to będzie napisane naszym językiem. Niech oddaje właśnie ten młodzieżowego ducha, czy też formułę, w której chcecie realizować swoje działania. Warto też przed złożeniem czy przedstawieniem takiej już konkretnej oferty współpracy skonsultować się z doświadczeń osób, które mają różnorakich, różnorodnych sojuszników i mogą nam swoją radą w jakiś sposób wspomóc, polecić nam coś. Najlepiej, jeśli są to osoby spoza naszego wewnętrznego środowiska, które mogą niejako z dystansu spojrzeć na zadanie, które będziemy realizować. Kolejnym bardzo ważnym aspektem oczekiwanym przez potencjalnego sojusznika jest myślenie w momencie tworzenia takiej oferty współpracy pod kątem oczekiwań sojusznika, czyli co on może z tego osiągnąć, jaka będzie jego korzyść z tej naszej wspólnej pracy. Dzięki temu możecie od razu pozytywnie nastawić waszego potencjalnego sojusznika do współpracy z wami. Warto też zadbać, nie trzeba notować, będą dodatkowe materiały. Tutaj widzę, taki głos się pojawił na czacie. Tak, tak jak i Anna pisze, dostaniecie na maila. Myślenie pod kątem oczekiwań sojusznika potencjalnie zbuduje dobrą atmosferę współpracy między wami a sojusznikiem i może być taką dodaną wartością waszej współpracy. Dzięki temu... Halo? Czy słychać? Tak, słychać. Super. Przyjmę się na naszym dotychczasowym doświadczeniu, nawet jeśli ono jest skromne, myślę, że to zbuduje zaufanie między wami a potencjalnym sojusznikiem. Możecie też wziąć pod uwagę, często urzędy miasta, urzędy gminy tworzą takie programy współpracy dla organizacji pozarządowych. Jeśli chcecie współpracować z lokalnym samorządem, warto sprawdzić wcześniej na Biuletynie Informacji Publicznej waszego urzędu miasta lub gminy, czy gmina taki program współpracy z organizacjami pozarządowymi ma. Nawet jeśli jesteście grupą nieformalną, jest to jakiś pewien punkt odniesienia, pewien szkielet, który wam powie na początek, jakie są oczekiwania. Wiadomo, że jeśli współpracujecie z dużym sojusznikiem, czy z dużą komercyjną firmą, czy właśnie z burmistrzem, czy z wójtem, nie musi to spotkanie mieć specjalnie formalnego charakteru. Wiadomo, że nie będziecie na początku może nawet traktowani od razu bardzo popatrzę na różnych zasadach. Niestety tak to często bywa. Tego typu, że
relacji buduje się już w trakcie współdziałania. Warto, jeśli uda Wam się dojść do wspólnego porozumienia, do wspólnych warunków współpracy, podpisać, nawet jeśli miał być to krótki dokument, taką umowę współpracy. I taki dokument w wersji takiej bardzo podstawowej znajdziecie właśnie w tej broszurze na w dziale publikacje na stronie Młodego Obywatela. Broszura kolejny krok na szlaku współpracy. Na stronie 20 jest umowa o współpracy z partnerem. Polecam ten dokument. Oczywiście nie musicie traktować go bardzo dosłownie. On będzie dla Was takim punktem wyjścia do podjęcia jak do płaszczyzny współpracy. Wiem, że w sytuacji, kiedy pojawiają się sytuacje problemowe, zagrożenia, taka właśnie podpisana na papierze, sformułowana, nawet prosta umowa jest bardzo dobrą kotwicą do ominięcia takich potencjalnych zagrożeń. Kiedy jedna ze stron stara się od wcześniejszych obietnic w jakiś sposób wynikać. Czy macie może jakieś pytania? Bo przejdziemy już do następnego wątku. Czy macie może jakieś pytania odnośnie tworzenia oferty współpracy, czy samego momentu podjęcia współpracy z partnerem? Jeśli tak, to bardzo proszę o wpisanie tych pytań na czacie. Postaram się na nie teraz, bądź też w części poświęconej na pytania i odpowiedzi i odpowiedzieć. Warto też zidentyfikować potencjalny obszar współpracy z sojusznikami. Zadać sobie kilka podstawowych pytań wewnątrz grupy, z grupą młodzieży. Dlaczego w ogóle potrzebujecie tego sojusznika? Czy wynika to z Waszej... O, dziękuję Joanna za wklejenie tego linku do publikacji, do której będziemy cały czas nawiązywać. Dzięki temu, jeśli sobie zidentyfikujemy, dlaczego w ogóle go potrzebujemy, łatwiej nam będzie później podczas takiej bezpośredniej rozmowy z potencjalnym sojusznikiem mu na to pytanie odpowiedzieć. Ono najprawdopodobniej się pojawi. Po to chcemy współpracować, czyli w jaki sposób przepraszam, w jaki sposób ta nasza współpraca, możliwe, że tych sojuszników będzie więcej, ta współpraca będzie się odbywała wielopłaszczyznowo, jaka ma być wartość dodana tej współpracy. Staramy się też zbudować taki swój własny wizerunek, kogo my potrzebujemy do współpracy. Nie identyfikując jakiejś konkretnej osoby, instytucji, firmy bądź grupy, tylko bardziej identyfikując cechy tego potencjalnego sojusznika. Zadajmy sobie też pytanie, jaka ma być forma tej współpracy. Czy ma być to współpraca celowa, jednorazowa, czy też stała, która będzie miała poszerzać swój zakres, na przykład zakres czasowy, bądź też zakres przestrzenny, prawda? Albo będzie dotyczyła większej grupy młodzieży. I tutaj chciałbym też zadać Wam pytanie na czacie, z jak dużą grupą osób Wy budujecie współpracę i z jak dużą grupą szukacie potencjalnych sojuszników, bo to nam pomoże odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie, kogo tak naprawdę do tej współpracy będziemy potrzebować. No i właśnie ostatnie pytanie, które tutaj sformułowałem, zadajmy sobie wewnątrz grupę pytanie, jak widzimy tą perspektywę współpracy. Czy ona ma być bardziej sformalizowana? Czy ona ma być taka bardziej takim pospolitym ruszeniem? Tutaj podam zaraz przykłady takich działań, które się sprawdzają właśnie. Bardzo często
wcześniej wygenerowani ad hoc, dosyć spontanicznie, pozwalający może osiągnąć nieduży efekt, ale przy dużej grupie takich sojuszników te osiągnięcia są naprawdę bardzo, bardzo wywiedzone. Więc bez zadania sobie tych pytań i odpowiedzenia na nie zewnątrz grupy przed spotkaniem z potencjalnym sojusznikiem ciężko nam będzie przygotować profesjonalną i taką bezpośrednią ofertę współpracy. Zanim przejdziemy do zdobycia kontaktu czy zidentyfikowania tego potencjalnego sojusznika, warto się zastanowić nad tym, jakim wizerunkiem dysponujemy na obecną chwilę i co możemy zrobić, żeby ten wizerunek jeszcze bardziej poprawić. Najpierw dbamy o relacje wewnątrz grupy. Warto to sobie podczas takiej szczerej rozmowy zdiagnozować, wpisać też zasady współpracy wewnątrz grupy, żebyśmy mogli utrzymać pewien standard działania. Staramy się też nazwać, czym możemy się pochwalić na zewnątrz. Czyli tak naprawdę właśnie jakimi zasobami dysponujemy, co jest naszymi mocnymi stronami. To tutaj się świetnie przyda właśnie analiza SWOT, którą sobie wcześniej wewnątrz grupy przygotujemy. Starajmy się też szczerze powiedzieć, jak nas widzą na przykład w lokalnym środowisku, bądź też jak generalnie są odbierane takie młodzieżowe grupy aktywistów i aktywistek. Postarajmy się nad zbudowaniem spójnej tożsamości grupy, tak żeby z różnymi potencjalnymi sojusznikami można było przedstawiać jakby jedno stanowisko. Dobrze jest też ustalić pewien stały, czytelny sposób komunikacji, reprezentacji osób, które będą się kontaktowały i wypowiadały w imieniu grupy. Najlepiej, jeśli będą to oczywiście osoby grupy młodzieżowej, po to, żeby z jednej strony nabrały doświadczenia, a z drugiej, żeby właśnie budować jakby wizerunek takiego aktywizmu młodzieżowego, który sam siebie reprezentuje. Dużym tematem, który tutaj tylko tak nadmieniłem, bo nie mamy aż tyle czasu, a to jest współpraca z mediami, zwłaszcza z mediami lokalnymi. Najczęściej są to prasa lokalna, jakieś tygodniki, bądź też stacje radiowe, jeżeli telewizje. Warto tutaj podczas identyfikacji tego lokalnego zasobu zorientować się, jakimi kontaktami do lokalnych dziennikarzy dysponujecie jako grupa. Jak wyglądają te wasze relacje, gdzie je możecie poprawić, a także to, jak sformułujecie wasze zapotrzebowanie, może właśnie takie media będą waszymi sojusznikami w poszukiwaniu poważniejszych sojuszników, którzy pomogą wam zdobyć na przykład wsparcie rzeczowe czy też finansowe do waszych działań, tam gdzie tych środków brakuje. W psychologii społecznej jest takie pojęcie społecznego dowodu słuszności, czyli jeśli ta nasza tożsamość jest rzeczywiście spójna, jeśli mamy taki czytelny sposób komunikowania się na lokalnym gruncie, inne grupy, inni potencjalni sojusznicy przyjmują nasz lokalny wizerunek. To oznacza, że nasza praca ma swój konkretny, wymierny efekt. Ten wizerunek przekłada się na zaufanie społeczne, które zdobywamy. Dzięki temu będzie nam łatwiej podjąć współpracę z większymi sojusznikami, jeśli będą to na przykład lokalne autorytety, osoby mające większy wpływ na otaczającą rzeczywistość, lokalne firmy,
Proszę też pamiętać, że zdobyty sojusznik to też już jest część naszego wizerunku. Możemy się tym pochwalić, jest to już nasze doświadczenie, nasz sukces jako grupy. I to tylko sprawia, że wartość naszego wizerunku w lokalnym kontekście wzrasta. Chciałbym, żebyście napisali na czacie, jakie są wasze doświadczenia, jeśli chodzi o budowanie lokalnego wizerunku grupy, która jest przed etapem zdobywania sojuszników do współpracy. Na pewno będzie to pomocne. Warto też wcześniej zastanowić się, co będzie nam ułatwiało podjęcie współpracy z zidentyfikowanym sojusznikiem, który może pomóc nam w zrealizowaniu naszych potrzeb. Więc to, co padło na slajdzie dotyczącym budowania wizerunku, na pewno ułatwi nam nasze doświadczenie, nasza dobra, nieposzlakowana opinia na lokalnym gruncie, rezultaty naszych działań, które do tej pory przeprowadziliśmy, nie tylko jako grupa młodzieżowa, ale także jako placówka oświatowa, jako po prostu osoby, które działają aktywnie na lokalnym gruncie. Na pewno ułatwia też nastawienie się na kompromis podczas rozwiązywania takiej współpracy z potencjalnym sojusznikiem, czyli ustawienie sobie pewnych, widełek, które pozwolą nam na zejście z naszych oczekiwań w momencie, kiedy one nie będą mogły być realizowane przez naszego sojusznika. To na pewno utrudnia, zła atmosfera, brak zaufania. Tutaj na pewno trzeba się wykazać sporymi umiejętnościami interpersonalnymi, żeby przełamać właśnie ten zły nastrój. Z doświadczenia wiem, że można czasami różnymi lodołamaczami bądź też stworzeniem pewnych sprzyjających warunków rozmowy taką złą atmosferę czy też brak zaufania przełamać. I oczywiście będzie to też naszym kolejnym sukcesem. Na pewno utrudnia też zła komunikacja z sojusznikiem w trakcie już działania, bądź też brak, więc warto już na poziomie budowania zasad współpracy ustalić na przykład ścisły harmonogram komunikowania się i na przykład rozliczania z ustalonych obowiązków między poszczególnymi sojusznikami. Na pewno utrudnia też brak partnerskiej relacji. Nie zawsze jest to problem, zagrożenie, które jesteśmy w stanie przeskoczyć. Wynika to często z tej pozycji też potencjalnego sojusznika, który może w jakiś sposób wykorzystać to przeciwko nam i nie związywać się z ustalonych zadań, wiedząc też, że będzie trudno wyegzekwować brak tych działań, do których on się zobowiązał. Starajmy się utrzymywać dobrą atmosferę pracy, być w kontakcie, starać się rozmawiać językiem korzyści z sojusznikiem. Myślę, że to na pewno będzie postępowało. Jeśli możecie napisać na czacie, jakie są wasze doświadczenia pozytywne i negatywne ze współpracy z dotychczasowej realizacji projektów młodzieżowych, bardzo wdzięczne. Wrócimy do tego na etapie pytań i odpowiedzi. Na pewno takim bardziej zaawansowanym poziomem współpracy jest sieciowanie. Jeśli mamy sukces w postaci
zrealizowanego lokalnego projektu. Jest to nasze doświadczenie, jest to nasz rezultat, którym zawsze możemy się wykazać. Możemy starać się przenosić nasze działania na płaszczyzny szersze, na przykład współpraca z parasolowymi organizacjami pozarządowymi. Tutaj na pewno współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które ma bardzo szeroką współpracę ze szkołami z całej Polski, może to okazać się bardzo sensowne podjęcie współpracy z innymi szkołami, które mają podobny zakres działań, jak te, które wy realizujecie. Podam tutaj przykład Polskiej Zielonej Sieci, zrzeszenia stowarzyszeń, dla którego ja również działam, gdzie poszczególne organizacje realizujące projekty edukacyjne w 10 województwach w całej Polsce wymieniają się doświadczeniami, w miarę możliwości spotykają się podczas takich wizyt studyjnych. Pozwala to na zwiększenie jakości działań, upowszechnienie do tych praktyk, które poszczególne organizacje i szkoły w ramach projektu edukacyjnego realizują. Na pewno też pozwala na uspólnienie celów, które chcecie realizować, osiągnięcie szerszego zasięgu działania. Dzięki temu jesteście bardziej atrakcyjni, atrakcyjne dla waszych sojuszników. To buduje wasz wizerunek. Jeśli jesteście taki szerszy zakres działań realizować jako grupa, daje wam to kolejne doświadczenie i pozwala wam też docierać do nowych potencjalnych sojuszników. Więc takie sieciowanie się, nawet jeśli ono nie ma powiedzmy znaczenia takiego życiowego czy finansowego, tylko bardziej jest właśnie wymianą dobrych praktyk czy nawiązywaniem współpracy pomiędzy szkołami czy osobami, też ma tą naprawdę wymierną korzyść. Dobrym sposobem na tworzenie takiego sposobu na sieciowanie się są media społecznościowe, które bardzo pomagają tworzenie takich możliwości. I tutaj polecam tworzenie takich grup i profili na portalach społecznościowych, które pozwolą wam nawiązać kontakty i dowiedzenie się, jakie inne dobre praktyki mają szkoły z różnych części Polski. Taki sposób na sieciowanie się pozwala na wypracowanie pewnych kompromisów we współpracy z partnerami, sojusznikami na takim poziomie partnerskim. Też pozwala nam na spojrzenie z dystansu na to, czym my się zajmujemy. Lepiej wiemy w kontakcie na przykład z lokalnymi sojusznikami, w czym my wchodzimy, czyli jakie mamy realnie zasoby, z tego względu, że konfrontujemy się z sojusznikami, którzy mają bardzo, na bardzo partnerskich relacjach, z podobnym wykazem, z podobnym zapleczem. I też wtedy z dystansu wiemy tak naprawdę, po co wchodzimy do takiej sieci, jaki jest nasz cel działania. Może dzięki właśnie tej współpracy z innymi podmiotami będziemy lepiej w stanie to zdiagnozować. Także sieci pozwalają na nowe możliwości. Mówię tutaj jako osoba, która współpracuje w różnego rodzaju sieciach tematycznych, które nie wiążą się z jakimś aspektem finansowym czy rzeczowym i jest to naprawdę wielkim wsparciem profesjonalizacji działań grupy nieformalnej czy organizacji pozarządowej, więc szczerze zachęcam. Nawet tutaj osoby, które uczestniczą w dzisiejszym webinarium, do tego, żeby nie ustały się zaraz po nim i starały się wymieniać
swoimi dotychczasowymi działaniami na lokalne podwórku w ramach programu Młody Obywatel. Rzecz, z którą wiele grup i osób ma problem, czyli z tym, jak, w jaki sposób tak modelowo zakończyć tą pracę, nawet jeśli miałaby być ona po pewnym okresie czasu kontynuowana. Jeśli sobie zidentyfikujemy, czy chcemy współpracować z naszym sojusznikiem na stałe, długodystansowo, czy jest to tylko współpraca celowa, na przykład do jednego wydarzenia, czy ten sojusznik ma pomóc na osiągnięciu konkretnej potrzeby, jesteśmy w stanie coś po prostu jednorazowo oferować. Dzięki temu ułatwi to wyjaśnienie potencjalnych niesmaczek czy też nieporozumień z naszymi sojusznikami, jeśli będziemy na wejściu widzieli, jak długo ta nasza współpraca ma funkcjonować. Warto też przynajmniej na półmetku naszej współpracy określić moment zakończenia tej współpracy, żebyśmy widzieli pewien horyzont, który da nam pewien plan rozłożenia tych działań, które będziemy realizować wspólnie z naszym partnerem. Warto też w sposób może bardziej formalny podsumować naszą współpracę, czy w formie publikacji, czy w formie dokumentacji, na przykład nagrania filmu, wideo, czy w formie wydarzenia, które będzie taką nagrodą też dla naszych sojuszników, którzy będą mogli zobaczyć owoce pracy grupy młodzieżowej. Do tego zachęca, to będzie nasz punkt wyjściowy do rozpoczęcia kolejnego projektu. Będziemy mogli się tym pochwalić. Nawet jeśli nie będziemy już z dotychczasowym sojusznikiem współpracować, to nasz, powiedzmy, efekt, taki owoc takiej współpracy, zdokumentowany, namacalny, będzie na pewno procentował przy nawiązywaniu współpracy, przedstawieniu oferty współpracy z kolejnym sojusznikiem. Warto też przed zakończeniem współpracy wewnątrz grupy zrobić takie szczere podsumowanie. My na przykład w naszej organizacji staramy się nawet w formie pisemnej robić takie podsumowanie, żeby zawsze można było do niego wrócić i pokazać tak naprawdę, co się udało, a co się nie udało, gdzie były te najciekawsze i najbardziej owocne moment współpracy z sojusznikiem. Takie podsumowanie też nam pokaże, z którym z sojuszników, z którymi współpracowaliśmy, ta współpraca była najbardziej efektywna. Czy była to organizacja pozarządowa, czy też na przykład inna grupa rówieśnicza z równoległej szkoły, czy lokalny samorząd, czy na przykład lokalny przedsiębiorca. Oczywiście warto świętować zakończenie takiej współpracy, po to, żeby mieć dobre wspomnienia, po to, żeby mieć też poczucie, że było warto, jeśli nawet ta współpraca nie niosła ze sobą jakiejś wymiernej dla naszej grupy korzyści finansowej bądź też materialnej. Warto też pamiętać, że to dobre zakończenie to jest nasz potencjał na przyszłość, że to jest nasz przyszły wizerunek. Dzięki temu będziemy mogli się chwalić tym przed naszymi potencjalnymi sojusznikami. Chciałbym teraz przedstawić kilka takich przykładów współpracy. Jeśli jest dobra atmosfera współpracy, bardzo często pojawiają się nowi sojusznicy, którzy w świetle naszego sukcesu chcą się ogrzać. Dzięki temu jeszcze łatwiej jest nam osiągać nasze cele, mieć większy sukces i większe doświadczenie na przyszłość. Nie bójmy się zawierać współpracy z sojusznikami, którzy pozornie wydawaliby się odlegli od naszego tematu. Jeśli będziemy identyfikować, tutaj powinna być taka
karta pracy w formie pliku tekstowego. Jeśli nie jest dodana, to może po webinarium ją dodamy. Jest to plik o nazwie karta, gdzie będziemy mogli sobie wpisać razem ze swoją grupą, jakie są nasze potrzeby, jakie pliki działań potrzebujemy sojuszów, to jesteśmy im w stanie zaoferować i też, no właśnie, jaki będzie efekt tej naszej współpracy. Czy macie Państwo może jakieś pytania, bo od pewnego czasu nikt pisze na czacie. Gdybyście sformułowali Wasze oczekiwania tego, do czego by Wam była potrzebna wiedza dotycząca współpracy z różnorodnymi sojusznikami, dzięki temu mógłbym pomóc Wam rozwiązać Wasze problemy. Chciałbym też, żebyście podzielili się z nami tym, jak ta współpraca wygląda. Nawet jeśli byli nie ma, albo jest Waszym zdaniem nieefektywna, to też jest dobre doświadczenie na przyszłość. Ja zapraszam ze swojej strony do, jeszcze raz do przejrzenia publikacji Kolejny krok na szlaku współpracy, która obejmuje etapy współpracy z różnorodnymi partnerami. Myślę, że ta wiedza może się przydać nie tylko przy projekcie młodzieżowym Młodym Obywatelu, ale także podczas Waszych kolejnych działań, czy w ramach projektów realizowanych razem z Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy w ramach samorządu szkolnego, bądź też innych działań obywatelskich, które robicie z młodzieżą na Waszym lokalnym podwórku. Jeśli nie ma pytań, to w takim razie chciałbym Wam serdecznie podziękować za wysłuchanie tego webinarium. Zachęcam do kontaktu, podaję e-mail, pod którym możecie wysyłać swoje pytania i też podzielić się też Waszym dotychczasowym doświadczeniem we współpracy, bądź też trudnościami. I myślę, że na tym etapie zaczynamy. I zachęcam do zadawania pytań. To może Mateusz przekaże Tobie głos. Halo, halo. Czy mnie słychać? Serdecznie dziękujemy Ci, Michale, za tą świetną prezentację. Myślę, że osoby uczestniczące wyjdą z tego webinarium z naprawdę dużą dawką wiedzy. Ja spróbuję jeszcze się pokazać. O, nie uczestniczyłem się. Tak, więc teraz jest też czas, kiedy pojawiły się w Waszej głowie pytania dotyczące czy prezentacji, ale też samego samego programu, to śmiało możecie je zadawać. Poczekamy.
Nic się, żadne pytania się nie pojawiają. Tak jak powiedzieliśmy, od razu 10-15 minut po webinarium otrzymacie od nas maila z materiałami, o których mówił Michał podczas prezentacji, ale też samą prezentacją. Otrzymacie też od nas ankietę ewaluacyjną po tym webinarium. Śledźcie też naszą stronę internetową czy Facebooka. Postaram się w ciągu kilku dni umieścić także nagranie z tego webinarium w internecie. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Tutaj pojawiają się pytania, czy można dostać doświadczenia za udział w webinarium. Tak, oczywiście można. Poprosimy o taką indywidualną prośbę na nasz adres e-mailowy obywatelmałpa.co.org.pl. Tam proszę kierować takie pytania. My indywidualnie wydajemy takie zaświadczenie odpowiadające, ile trwało webinarium i jaki zakres tematyczny obejmowało to webinarium. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję w imieniu Michała, w swoim imieniu, ale także w imieniu Joanny, a szerzej w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji BGK. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękujemy. Dzięki, Michał.